Paweł Chmielewski, PCH24 TV. Szczęść Boże. Witam Szanowni Państwo w programie Rozmowa PCH24, a dzisiaj moim gościem pan dr Paweł Milcarek, redaktor naczelny kwartalnika Christianita. Skłaniam się, szczęść Boże. Dzień dobry, szczęść Boże. Porozmawiamy dzisiaj o Benedykcie XVI, jego wielkim dziedzictwie, ale także o tym, co z tym dziedzictwem chce się dzisiaj zrobić. Mówię tutaj oczywiście o tych rozmaitych apelach, o Santo Subito, ogłoszenie doktorem Kościoła, o tych, którzy mówią, że to był największy nauczyciel teologii wieku XX i XXI i o tych, którzy mówią, że taki wielki wcale nie był, bo jednak jest skażony, zwłaszcza w swojej młodości, nigdy nie przezwyciężony myślą modernistyczną. Różne się rzeczy teraz o Benedykcie XVI mówi i postaramy się dzisiaj troszeczkę oczywiście tylko z tego wywikłać jakoś, no bo to rzecz na wielką debatę, na książkę może raczej niż na jedną rozmowę, ale zachęcam do tego, żeby słuchać i starać się właśnie mimo wszystko jakoś z tych wszystkich spornych dzisiaj ocen wychodzić. Zachęcam również do wspierania PCH24. Mogą to Państwo robić wspierając produkcję filmu Umrzesz i co dalej z udziałem księdza profesora Edwarda Stańka. Ksiądz profesor przypomina, że śmierć czeka nas wszystkich i musimy o tym pamiętać inaczej niż kultura masowa nam to dzisiaj proponuje. Jak można tę produkcję wesprzeć? Informacja na banerze i pod tym nagraniem. Panie doktorze, zacznijmy od tych wołań o Santo Subito właśnie, bo o tym mówią dzisiaj nie tylko zwykli katolicy, którzy ustawiają się z jakimiś banerami i transparentami na placu Świętego Piotra, ale także wielu biskupów i wielu kardynałów nawet. Ba, wielu kardynałów mówi już nie tylko o świętości Benedykta, ale o tym, że należałoby go bardzo szybko, jak najszybciej dołączyć do grona doktorów Kościoła. Zwykle taki proces trwał nawet nie dziesiątki, tylko setki lat, a tutaj mówimy o tym, że w setki dni chcieliby coś takiego kardynałowie zrobić. O czym to świadczy? Czy nie o pewnej polityzacji i takim jakimś radykalnym przyspieszeniu pewnego właśnie quasi-politycznego sporu w Kościele, żeby Benedykta wykorzystać teraz jak taki sztandar wzmacniający własne pozycje? Samo pojawienie się takie wezwanie, które stało się w skrócie modne, tak, Santo Subito, wszyscy już rozumieją, o co chodzi. Samo to wezwanie, samo to pragnienie ja oceniam bardzo pozytywnie. W jakimś sensie bym się w pierwszym momencie serca do tego przyłączał, bo to jest po prostu jedno z pierwszych świadectw, które potem jest rozpatrywane, tak, o obecności przeświadczenia wśród ludzi o tej odor sanctitatis, tak, tej woni świętości, i zwykle jednak w procesie kanonizacyjnym rozpatruje się to, jakie było przeświadczenie ludzi otaczających, tak, tego w chwili śmierci, w czasie śmierci, tego, o kim się, kogo dotyczy proces. Więc w tym sensie tak, nie chcę się jakby odcinać, tak, od tego, ale do tego dochodzi jednak pewien spokój, niezbędna powściągliwość w ocenie i unikanie takiego wrażenia seryjności, trochę takiego narzucenia pewnego tonu, że jak papież umiera, no zwykle jednak bardzo często jest oceniany bardzo pozytywnie, tak, to w momencie, w którym jeszcze jest ta aura tej nadzwyczajności, to od razu korzysta władza z tego, żeby powiedzieć, no są wśród ludzi przekonani o świętości, to szybko działajmy. No ale reguły są po to, żeby ich przestrzegać, reguły nie są po to, żeby ciągle mówić, że tym razem je uchylimy, i reguły dotyczące kanonizacji, no, czy beatyfikacji, tutaj jednak te 5 lat należałoby spokojnie odczekać, minimum. A ja osobiście skłaniam się, może to jest jakieś dziwactwo, ale ja skłaniam się do takiego przekonania, że Benedykt może lepiej, żeby poczekał ze swoim wyniesieniem sytuację, której już na pewno będzie wiadomo, że to nie jest moment jakiegoś politycznego przekładańca, tak, takiego temu to i temu drugiemu to. Słyszałem teraz jakiś tekst, widziałem publicysty, który nawet sobie wymyślił, że teraz dobrze było poczekać, niech umrze papież Franciszek, nie wiem skądinąd, jakaś niesamowita konstrukcja, i wtedy by było dobrze, żeby ich obu beatyfikować, bo było tak, jakby każdy byliby zadowoleni w Kościele, wszyscy byłoby świetnie. To jest trochę taki model, który istniał wcześniej. Pamiętamy, że Jan Paweł II sami beatyfikował, nie wiem, Jana 23 i Piusa 9. Pius 9 już później się nie przesuwał na tej skali, a 23 potem został kanonizowany. Ale na początku chodziło o to, żeby właśnie papieży dwóch soborów, tak, w jednym akcie podnieść do tej godności.
Mam wrażenie, że lepiej, żeby ciągnąć na razie lekcję z tej wybranej przez Benedykta XVI samotności, on trochę takiej quasi-monastycznej, trochę takiej mniejszej, i jakoś nie zgłaszać się tak szybko w kolejce, nie stawać tak szybko w kolejce do szybkiej beatyfikacji z nim, tylko może kiedyś ta jego sprawa wróci. Wie pan, przypominam sobie, że przed laty pewien uczony dominikanin otworzył przede mną serce i powiedział, że się tak ubolewa, tak boleje, że jest taka, jak spojrzeć na listy papieży, to do pewnego momentu wszyscy mają te aureole świętych, a potem jest taka pustka, długie wieki, tak, nie ma. I właściwie od soboru trydenckiego, opowiadał mi ten uczony, ten luminarz, to tylko właśnie święty Pius V, potem beatyfikowany inny tam jakiś papież, ale beatyfikowany, a potem no, święty Pius X i tak właściwie już nic nie, były takie czasy, że nic więcej. No i proszę bardzo, no, fabryka ruszyła, okazało się, że co prawda w XVII wieku, XVIII to w ogóle nie ma kogo znaleźć najwyraźniej, ale w XX to właściwie już każdy papież aż można się wstydzić, jak się jest Piusem XI i że nic, ta beatyfikacja nie przychodzi. Właśnie, od razu coś podejrzanego wokół takiego papieża. Prawda? Pius XII to już w ogóle, prawda, rozpędzony pociąg, już prawie miał dojeżdżać na stację i nagle semafor, nie, tu jednak poczekamy. To widzi pan, zaczynam sam, choć traktuję to ogromnie poważnie, to zaczynam sam opowiadać to w tonie anegdoty i żartu, bo trochę tak to zaczyna wyglądać, że co chwilę mamy kogoś podnosić do kanonizacji, beatyfikacji i chyba niestety bardziej z myślą o tym, żeby zabezpieczyć jego dziedzictwo, tak? Bo to tak było z Janem XXIII i Pawłem VI, niewątpliwie, prawda? Takie trochę kanonizowanie Soboru Watykańskiego II. Ja, jak pan wie, nie mam jakiejś do Soboru tego negatywnej oceny, ale jednak to rodzaj takiej interesowności tych aktów jest z daleka niepokojący. Były to kanonizacje polemiczne, można powiedzieć. Coś w tym rodzaju, tak. A w przypadku Benedykta XVI nie chcę teraz wchodzić w całą dyskusję o cenie jego abdykacji, ale jednak ta abdykacja no to jest pewien akt, który chyba też wymaga odczekania, zanim go właściwie ocenimy. I teraz kanonizować Benedykta XVI oznaczałoby niejako kanonizować jego abdykację. To chyba też byłoby niebezpieczne, gdy nie przemyśleliśmy jeszcze tego tematu. Ma pan rację, zdecydowanie. To jest akurat akt osobisty ogromnej odpowiedzialności. No, cały czas jeszcze najeżony tajemnicami, nie w sensie teorii spisku, ale po prostu no, ludzkimi tajemnicami, tajemnicami także dla nas, co do wzięcia odpowiedzialności za skutki najróżniejsze, prawda? Nawet nie tylko te, które dzisiaj oglądamy, ale pytanie o to, co publicyści nazywają wyświechtanym słowem desakralizacja, tak? Papieskiego urzędu. To nie była żadna, moim zdaniem, desakralizacja, ale rzeczywiście akt na tyle uderzający w te nasze wyobrażenia, zwłaszcza po Janie Pawle II, tam w tej walce o jakby trwanie, tak, na urzędzie papieskim, która przez wszystkich była interpretowana, czy powszechnie w Kościele była interpretowana jako takie heroiczne, tak, zgoła męczeńskie trwanie na stanowisku. Benedykt XVI prawdopodobnie właśnie widząc to, jej inne skutki, na które nie zwracaliśmy uwagi, zdecydował się podjąć zupełnie inną decyzję. I tutaj nie tyle los spłatał mu figla, tylko można powiedzieć, że też opatrzność Boża, bo jeśli jest prawdą, a ja w to wierzę, że Benedykt XVI był przekonany, że jest na skraju życia, i że zostaje mu maksimum rok życia, a żył tak długo jeszcze potem, to jest jednak nauka. Ja nie mam w ogóle chęci udzielania łatwych nauk Benedyktowi XVI, ale bym powiedział, że to jest jakaś nauka, że niełatwo jest nam liczyć dni nasze, tak? Że to nie możemy podejmować decyzji na podstawie przewidywania, że akurat mamy złe zdrowie, czy tam jakoś może już w tej chwili trzeba się zaraz żegnać z urzędami. Trochę nadmierny racjonalizm chyba tutaj zwyciężył.
A jak pan doktor ocenia postulaty, żeby ogłosić jak najszybciej Benedykta XVI doktorem Kościoła? Zaraz porozmawiamy o tym, mam nadzieję, czy on na taki tytuł w ogóle by zasługiwał, ale abstrahując od tego zasługiwania bądź nie, przyjmując roboczo, że tak, jak najbardziej, czy warto go od razu, zaraz już dołączać do tego grona? No, to oczywiście musiało być poprzedzone tym, o czym rozmawialiśmy wcześniej, czyli do jakimkolwiek aktem beatyfikacji czy kanonizacji nie czyni się doktorem Kościoła kogoś, bo to nie jest tytuł świeckiego jakiegoś, czyli jest jakieś wyróżnienie, które się przyznaje, na przykład Międzynarodowa Komisja Teologiczna tak przyznaje, tylko to jest starym zwyczajem związane ze świętością, ze stwierdzoną świętością. Niektórzy święci są ponadto nazywani doktorami Kościoła, bo w taki czy inny sposób przyczyniali się wyjątkowo ścigłą myślą, tak? Przyczyniali się do naświetlenia pewnej części albo całości, jak święty Tomasz z Akwinu, w całości nauki Kościoła, która dzięki temu staje się dla pokolenia, dla Kościoła czytelniejsza, wyraźniejsza. W przypadku Benedykta XVI, już odłączywszy to od problemu, bo pan już i też i w tamtą stronę zwrócił uwagę, odłączywszy to od problemu doktora Kościoła, no to można powiedzieć, że materialnie tak, z kolei no, jego dorobek jest rzeczywiście bardzo dlatego odpowiedni. Ja mówię to jako ktoś, kto autorowi nazywającemu się Józef Ratzinger, bardzo wiele zawdzięczam, a nie jako ktoś, kto aspiruje do bycia w kolegium orzekającym o wielkości teologii. Niemniej dla mnie jest ona porównywalna przynajmniej i pod względem stylu także bardzo podobna do teologii kardynała Newmana. To są częste obecnie porównanie. Ono pojawia się dlatego, że obaj w różnych warunkach stanęli niejako ponad wyzwaniem, nie zostali przygwożdżeni, ale stanęli ponad tym wyzwaniem, którym jest wypowiadanie teologii ojców, a więc teologii tradycji, w rzeczywistym spotkaniu z problemami naszej epoki. Te problemy naszej epoki to są w dalszym ciągu problemy tych samych ludzi, którzy żyli kiedyś, ale ponadto struktur różnych, kulturowych, w których na przykład jakieś pojęcia chrześcijańskie do tej pory używane albo wypadły z użycia w jakimś powszechniejszym języku świeckim, na przykład, albo stały się poprzez różne zacieranie sensów jakoś niezrozumiałe. I tutaj no, umiejętność wejścia w tak wyświechtane określenie, tak, wejście w dialog, tak? Bo to czasami niestety takie wejście w dialog to oznacza w przypadku słabszych myślicieli, to znaczy po prostu potakiwanie światu, tak? Czy wejście w dialog to znaczy bycie uprzejmym wobec świata. Ratzinger miał tę umiejętność bycia pokornym i słuchaczem, i jakby powiedzieć uważnym czytelnikiem autorów i świetnym dyskutantem, tak, ta z Habermasem ciągle przypominana debata, więc mogliśmy się i tym chlubić, ale ważniejsze w nim jest to, że on nie zapominał, nie tylko nie zapominał języka w gębie, jak to się mówi nieelegancko, ale trafnie, prawda, ale miał w głowie cały czas myśl objawienia chrześcijańskiego, a nie nagle w spotkaniu ze światem fascynował się tym, że jakby w świecie znalazł takie niesamowicie interesujące formuły. Więc w tym sensie to jest wielkość rzeczywiście do doktora Kościoła, bym tak powiedzieć. No, jest w całej tej jego spuściźnie, jak wiemy, ten moment, który może być oceniany dyskusyjnie. Zaraz do tego jeszcze przejdziemy, panie doktorze, ale w takim razie, czy przyłączyłby się pan do tych wołań, żeby tanto subito i potem doktor Kościoła w ciągu kilku lat? Chodzi mi o pewną praktykę jednak, która zawsze w Kościele była, ogłaszania właśnie tym doktorem Kościoła, no bo to jednak musi być myśl naprawdę sprawdzona, przetrawiona, przemyślana przez Kościół, się wydaje, co do której mamy pewność. A tak jak rozpocząłem naszą rozmowę, jest we mnie osobiste przeświadczenie o,
o wartości zarówno heroicznej, jak i intelektualnej Benedykta XVI, a równocześnie wielkie pragnienie, żeby nie uwyraźniać tej wielkości przez łamanie procedur i przez takie podążanie drogą stanów nadzwyczajnych, stanów wyjątkowych. Benedykt XVI bardzo lubił stany niewyjątkowe, choć sam niestety z abdykacją trochę nas w takim nadzwyczajnym postawił, ale generalnie sam był zwolennikiem, także gdy urzędował, także gdy był prefektem Kongregacji Nauki Wiary, bardzo starał się wypełnić wszelkie prawo, tak mówiąc językiem Pisma Świętego, czyli nie tratować procedur, tylko korzystać z procedur, żeby one spełniały swoją rolę. I myślę, że to jest w jego testamencie, więc rozumiem entuzjazm ludzi, ale nie jestem na fali tego entuzjazmu gotów jakby krzyczeć ze wszystkimi. Ja mam w sercu to samo, ale nie będę tego krzyczał, bo nie chcę żadnej presji, że już w tej chwili dajcie nam świętość Benedykta na tacy. Nie. Niech ona poczeka, niech ona wejdzie ze swoją niezaprzeczalną wartością, wtedy, gdy nie będzie jakby uwikłane to w takie statusowe walki. Których świętych jest więcej? O tak trochę na tej zasadzie. Mówił Pan o wielkości tej materialnej, wielkości spuścizny Ratzingera Benedykta XVI, a jednak od lat, no co najmniej od lat 60., czyli od czasu II Soboru Watykańskiego, a już najbardziej od lat 80., kiedy został Ratzinger prefektem Kongregacji Nauki Wiary, trwa zarazem taka bardzo ostra polemika z myślą Ratzingera Benedykta XVI, prowadzona przez środowiska szeroko pojęte tradycjonalistyczne. Oczywiście zwłaszcza Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X zarzuca Ratzingerowi, że tak naprawdę przyjął wiele modernistycznych zapatrywań, nawet jeżeli jako papież może tego tak bardzo nie głosił, to jednak gdzieś to w nim zostaje, ale już na pewno także jako papież, jako kardynał wcześniej, czynił modernistów decydentami w Kościele. To z jednej strony taka polityczna krytyka, ale z drugiej właśnie ta krytyka dotycząca samych jego dzieł i przejawiającego się niemieckiego idealizmu i innych zasad modernistycznych w jego pismach. Czy pan doktor też, czytając te różne dzieła Ratzingera, także dotyczące tego poziomu teologii akademickiej, nie tylko tych jego elementów nauczania magisterialnego, rzeczywiście dostrzega, że jest w nim taka poważna fascynacja i że w tym dialogu jednak ta jego siła umysłu, której pan mówił, ona się zbyt późno może objawiła, a pierwotnie jednak trochę dał się ukąsić, może nie przez Hegla, ale przez innych modernistycznych nauczycieli. Odrzucam na podstawie znajomości jego pism, odrzucam taki schemat, którym się posługują zarówno po prawej, jak i po lewej też stronie różni bardziej powierzchowni oceniacze, którzy sobie wyobrażają, że po prostu jest Ratzinger mniej więcej tam do 68, może trochę później, a potem jest Ratzinger, czyli jest taki Ratzinger postępowy, otwarty, a potem Ratzinger się przestraszył tej rewolucji 68 roku, marksizmu na uniwersytecie i potem już stawał się coraz bardziej takim konserwatywnym myślicielem i do końca właściwie był przerażony tym spotkaniem z tą rewolucją na uniwersytecie. To jest jedna, to jest ta taka strona progresywna, zwykle tak podsumowuje Ratzingera. Przepraszam, bo tu wejdę tylko w słowo, bo tutaj mamy taką narrację, która też chyba zarzuca mu w pewnej mierze karierowiczostwo, trochę tak jak było z Heglem. Młody Hegel, rewolucjonista, ale po tym, jak dostaje posadę od króla pruskiego, nagle staje się wielkim obrońcą państwa. On, Ratzinger, byłby rewolucjonistą, ale gdy dostaje te urzędy, no to staje się wielkim obrońcą Kościoła. Tak, do każdego w jakimś sensie można przylepiać rozmaite takie, oblepiać go różnymi etykietami. No przecież można by było sobie wyobrazić, że to w ogóle on się tam poróżnił z kolegami w Niemczech, że do końca był to jakiś moment napędowy, także ten spór z biskupami w Niemczech, z teologami w Niemczech. Uważam to za wszystko za dość powierzchowne oceny. Także tę opinię, o której pan już wspomniał, konserwatywną, wedle której wystarczy dowieść, że Benedykt XVI
nie, czy Ratzinger nie podążał drogą takiego klasycznego tomizmu szkoły rzymskiej. Ja jestem akurat rzecznikiem z własnych usposobień i zainteresowań szkoły tomistycznej. W jakimś sensie też potrafię docenić walory szkoły rzymskiej tak zwanej. Niemniej, no powiedzmy sobie szczerze, to, że ktoś spod tego panowania szkoły rzymskiej się wydobył, że ktoś nie uznawał tego za jedyny głos możliwy, to nie oznacza, że od razu stawał się modernistą. Obawiam się, że część tych oskarżeń, które padała wobec nowej teologii, Nouvelle Théologie, trochę wynikała z, bo część była uprawnionym niepokojem o to, czy jak daleko, tak, posunął się poszczególni myśliciele tego nurtu bardzo rozmaitego. Ale druga część to było takie pragnienie zapewnienia takiego bezpieczeństwa. Tak, że teologia ma być przede wszystkim bezpieczna i skoro została opisana w podręcznikach, to już właściwie niewiele więcej trzeba. Podręczniki trzeba studiować. No, teologia nie jest teologią podręczników, to wiadomo. Podręczniki to jest dydaktyka, a teologia zarówno w średniowieczu, wcześniej, no nie powstawała w ten sposób, że wyłącznie pisano podręczniki. Święty Tomasz z Akwinu dyskutował kwestie, a nie tylko pisał sumę teologii dla początkujących. Dlatego ten margines dość szeroki, tak, swobody, sposobu wyrażania myśli jest, musi być teologowi zapewniony. My dzisiaj na to patrzymy tak trochę z mniejszym zainteresowaniem, bo widzimy, jak wiele rzeczy w teologii poszło w złą stronę. Niemniej istnieje, w dalszym ciągu pamiętajmy, istnieje ta przestrzeń jakiejś swobody dla teologa. On nie tylko ma po prostu powtarzać słowo w słowo to, co gdzieś już napisano. I Józef Ratzinger niewątpliwie był zbuntowany wobec niektórych podręczników. Natomiast no, to nie tworzy od razu zarzutu o to, że gdzieś był bliski herezji albo coś w tym rodzaju. To byśmy naprawdę zablokowali teologię tak, jak sobie to no, wyobrażają progresiści wszystkich czasów, że w Kościele teologia jest zablokowana. Nie, no, zawsze się rozwija. Myślę zresztą, że jak przyjrzeć się dokładnie, czego tutaj zrobić nie możemy, gdybyśmy się przyjrzeli dokładnie nawet wprowadzeniu do chrześcijaństwa, czyli tej bodaj najbardziej w dalszym ciągu dyskutowanej książce tego z okresu, w którym Ratzinger mówi jeszcze bardzo dużo językiem, jak pan powiedział, niemieckiego idealizmu, pewnej opcji takiej antropologicznej, więc jest blisko pewnych sformułowań, które można by było znaleźć też u autorów, którzy będą modernistami dla nas, prawda? Więc samo pokrewieństwo wyrażeń jeszcze tego modernizmu nie tworzy, bo to jest element kultury, no, niemieckiej nowoczesnej kultury, prawda? To, no, to nie wystarczy złapać kogoś na słowie, że używa pewnych słów czy wyrażeń, żeby już od razu był modernistą. Wydaje mi się, że to, co zrobił Ratzinger w swojej książce, polegało raczej na tym, że on, będąc dość mocno zanurzonym w dziedzictwie ojców, w dziedzictwie także teologii średniowiecznej, ale nie scholastycznej, tej wcześniejszej, potrafił niejako przełożyć te tezy, takie dogmatycznie katolickie, na język tego rozmówcy, tak, z tej drugiej strony. W tym sensie to jest jakieś zaczepianie człowieka nowoczesnego, wykształconego, inteligenta swojego czasu i w tym sensie na pewno bezpieczniej czują się ci teologowie, którzy nigdy w taką rozmowę gdzie nie weszli, prawda, tylko cały czas udeptywali swoje własne ścieżki. Ja zresztą tej drogi udeptywania ścieżek, pisania podręczników nie deprecjonuję, ale nie wybierajmy jednego zamiast drugiego. I uważa zatem pan doktor, że w tej swojej teologii, którą można chyba nazwać teologią poszukiwania, troszeczkę Józef Ratzinger nigdy nie poszukiwał, nie schodził na manowce poszukując, to znaczy, czy nie można jednak stwierdzić, że no, formułując różne propozycje, no nie zapuszczał się zbyt daleko, to znaczy w takie rejony, z których już
No nie ma powrotu do pełnej ortodoksji katolickiej. No, jest powrót, ale ma pan rację, pytanie, czy gdzieś się gdzieś nie zapuszczał i tak dalej, jest może oczywiście jak najbardziej uprawnione. Sam Ratzinger wyznawał przecież, że na przykład rozpoznanie wagi prawdziwości, tak, chrześcijaństwa przyszło do niego dopiero z czasem, że jednak w latach 60. jego również dotknęło to pragnienie takie pragmatyczne, żeby przede wszystkim niejako wejść w język kultury, tak, żeby nie dać się, bo to było pokolenie teologów i grupa teologów, których niejako męską obsesją, tak, było to, żeby nie dać katolicyzmowi jedynie jakby gettoizować się, tak, gdzieś tam, że mamy swoje obszary, tam sobie rozmawiamy, prowadzimy różne sesje o ilości skrzydeł aniołów i tak dalej, natomiast w ogóle już nie istniejemy w dyskusji z uniwersyteckiej, dyskusji filozoficznej i tak dalej. To było ich pragnienie, żeby się nie dać wyrzucić z tego obszaru. I w tym sensie taki pragmatyzm obecności, bycia w obiegu i tak dalej, na pewno był jakąś pokusą i mógł być pokusą większą niż no, rozpoznanie tak, prawdziwości chrześcijaństwa. Ratzinger gdzieś chyba tam na etapie tej jego bardzo ważnej książki o eschatologii, bodaj tam właśnie wyznaje, że sobie zdał sprawę w pewnym momencie, po prostu jak nieprawdopodobnie ważnym, decydującym jest rozpoznanie nie tego, że chrześcijaństwo po prostu jest ciekawym sposobem opowiadania o Bogu, tylko że jest mówieniem o Bogu tak, jak Bóg chce się przedstawić, że to jest prawda o Bogu. A w jakimś sensie, można powiedzieć, każde dziecko to wie, ale w teologii można, chcąc inne rzeczy naświetlić, o tym zapomnieć. Nie wiem, czy Ratzinger zapomniał po prostu, ale na pewno w pewnym momencie zdał sobie sprawę z tego mocniej. I niewątpliwie również od tego czasu jest autorem wyjątkowo dobrze wyczulonym na pokusy relatywizmu. Całą tę, potem zresztą odkrytą również dyktaturę, tak, relatywizmu, bo on zaczął od stwierdzenia, że w kulturze nowoczesnej właśnie chrześcijaństwo może być jakoś akceptowane, jeśli uzna się po prostu za jeden z sposobów, tak, jedną z religii, jeden z sposobów mówienia o Bogu. A potem zdał sobie sprawę, ale to już jest czas jego późnej działalności w Kongregacji Nauki Wiary, potem pontyfikat papieski, zdał sobie sprawę, że ten rodzaj wykluczenia chrześcijaństwa jako prawdy przyjmuje kształt dyktatury, tak? Takiego nowego systemu, który po prostu umie pozbywać się chrześcijaństwa. Umie z jednej strony przerabiać chrześcijaństwo na chrześcijańsko podobne takie struktury, tak? Dopóki księża, wierni i tak dalej zgadzają się występować na scenie świata jako po prostu inny kolor w tęczy, tak? Różnych stanowisk, to jest bardzo dobrze, to ubogacają wspaniale świat współczesny, ale w momencie, w którym chcą być tak jak kiedyś męczennicy w Rzymie, po prostu rzecznikami nie panteonu bogów, tylko Boga prawdziwego, no to wtedy są stopniowo wyrzucani poza system tego świata. No i to Ratzinger również, to nie jest podstawowy i główny walor jego teologii, ale to, że potrafił opisać ten system pozbywania się chrześcijaństwa, jest też jakimś jego dorobkiem. Żeby ten wątek już zupełnie zamknąć, krótkie tylko pytanie, czy doktor Kościoła może się w takim razie w jakiejś swojej wypowiedzi, propozycji, poszukiwaniu mylić? Czy od doktora Kościoła oczekujemy, że każde jego zapisane słowo będzie wyrażało niezmienną prawdę? No może się mylić, tak. Doktor Kościoła nie jest źródłem objawienia, doktor Kościoła nie jest jedyną dla Kościoła latarnią. Nawet święty Tomasz z Akwinu, to jest absolutnie wyjątkowy przypadek, bo w przypadku świętego Tomasza z Akwinu mówi się doktor communis, Kościół przyjął go jakby nauczyciela, którego generalnie drogi myślenia są do polecenia, prawda? To jest jedyny taki
mistrz teologii, który z imienia jest polecany w dokumentach kościelnych wprost, jako na przykład mistrz studiów w kościele, jako mistrz także w teologii, prawda, w seminaryjnych kursach i tak dalej. Więc to jest bardzo wyjątkowa, niesamowicie wyjątkowa sytuacja. Ale nawet w tym przypadku Tomasz Zakwinu mógł się w różnych rzeczach mylić. No, mylić albo właśnie zmieniać zdanie. Bardzo wyjątkowa sytuacja. Święty Tomasz bardzo rzadko zdanie zmieniał, ale takie również w jego przypadku mamy takie zmiany, a słynny przypadek z kolei z jego sposobem widzenia sprawy niepokalanego poczęcia Najświętszej Marii Panny, gdzie właściwie Tomasz się, powiedzmy sobie w bardzo wielkim skrócie, no, wyglądało na to, że w jego pismach jakby on był przeciwnikiem nauki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny. To franciszkanie, tak, Dun Scott i tak dalej byli obrońcami tej tezy, a tomiści stali się ze względu na autorytet świętego Tomasza jej przeciwnikami. Więc w jakimś sensie, można powiedzieć, patronował oporowi teologii katolickiej wobec nauki o niepokalanym poczęciu. I mimo to no, nie uważamy go za jakiegoś podstępnego, antymaryjnego teologa, bo to by było niepoważne. Zdajemy sobie sprawę z tej różnicy i wiemy, że mimo to Tomasz należy do najściglejszych katolickich umysłów. Ale gdybyśmy obrócili spojrzenie na innych doktorów Kościoła, święty Augustyn, no przecież ileż pod imieniem świętego Augustyna powstało rozmaitych sekt, herezji, cały spór, protestantyzm, który jest w jakiejś mierze przyjęciem pewnych skrajnych interpretacji nauki świętego Augustyna o łasce. Sam święty Augustyn zmieniający swoje stanowiska pod koniec życia, cała lista tez, których zmienił zdanie, jego myśl niesystematyczna, wysoce niesystematyczna, w wielu punktach zależna od delikatnego przesunięcia w interpretacjach ciężaru z tej na inną, sam zmieniający stanowisko w ciągu swojego życia jako teolog. Mimo to niewątpliwie jeden z najwybitniejszych doktorów Kościoła. Nie wyobrażamy sobie teologii Kościoła bez świętego Augustyna. A więc rzeczywiście nie wyobrażajmy sobie doktorów Kościoła, czyli rzeczywiście najwybitniejszych teologów, jako tych teologów, przy których można bezpiecznie chrapać, przerzucając strony podręczników. To są czasami teologowie niebezpieczni. I Gilson miał rację, gdy mówił, że święty Tomasz nie tyle był teologiem bezpiecznym, ile teologiem, który był zainteresowany prawdą. Jak zobaczył, że gdzieś jest prawda, to właściwie nic go już potem nie było w stanie powstrzymać przed wypowiedzeniem w tej kwestii tezy za czy przeciw. Natomiast niewątpliwie nie myślał cały czas o tym, żeby bronić na przykład Kościół przed modernizmem, prawda? Tak jak my sobie czasami wyobrażamy życie teologa katolickiego, który spędza cały czas myśli o tym, jak wyeliminować modernizm, a na końcu tej teologii katolickiej nie ma, ona już jest tylko samym antymodernizmem. To za mało, prawda? Za mało. Tak jak teologia katolicka nie jest antyprotestantyzmem, nie wiem, tam czymś jeszcze innym anty, jest przede wszystkim pewnym objaśnianiem prawdy Bożej, a że przy tym trzeba czasami dokonywać właśnie tego anty również, czyli odcięcia jakiegoś, to również misja nauczyciela wiary, ale nie podstawowa, nie jedyna. Przeglądając się pozytywnie dziedzictwo Benedykta XVI i Józefa Ratzingera, moglibyśmy niewątpliwie o bardzo wielu różnych aspektach powiedzieć, ale to spróbujmy, panie doktorze, od tej rzeczy, która dzisiaj chyba najbardziej rozpala umysły wielu polskich katolików, nas oglądających, wielu katolików na świecie, która dotyczy jednej z najważniejszych kwestii w życiu Kościoła, czyli liturgii. To znaczy, dowiedzieliśmy się niedawno od arcybiskupa Georga Genswaina, że gdy Benedykt XVI, będąc już na emeryturze, czytał Traditionis Custodes, to go serce bolało, prawda? Tak to arcybiskup nam zaprezentował, no i był generalnie rzecz biorąc rozczarowany decyzją papieża Franciszka. Nie wchodząc już w takie rozważanie, jak ta decyzja, no, czy ona jest elegancka, nieelegancka i tak dalej, ale na ile to dziedzictwo Benedykta XVI liturgiczne w pańskiej ocenie rzeczywiście może przetrwać i na ile ono może jeszcze kształtować żywo i faktycznie rozwój przyszłej liturgii w Kościele. To znaczy, na ile to był pewien eksperyment, który
Według Franciszka się nie udał, został już zamknięty, a na ile jednak to jest coś, z czego ciągle możemy czerpać siły witalne i nadzieję na pojednanie liturgiczne Kościoła? Według mnie są w Kościele obecnie takie trzy, zaraz odpowiem na Pana pytanie, ale powiedzmy tak, że są w Kościele takie trzy sposoby widzenia dziedzictwa Benedykta XVI, takiego wybierania sobie tego, co najważniejsze i najciekawsze. Jedna grupa to ci, którzy są cały czas przywiązani przede wszystkim do wprowadzenia do chrześcijaństwa i uważają, że to właściwie jest najciekawsze, najważniejsze i tam może właściwie jedyne ciekawe. Niedawno też miałem okazję też w jakiejś publicznej sytuacji z kimś rozmawiać, który mówił, że cała eklezjologia Ratzingera, ta późniejsza taka jego twórczość jest nie zdała egzaminu, wyraźnie przegrała i tak dalej. Natomiast no, to wprowadzenie do chrześcijaństwa jest ciekawe, bo jest taką dramatyczną, jest taką wejściem, taką dramatyczną rozmowę o chrześcijaństwie. Drugie stanowisko to są ci, którzy nie bardzo rozumieją, o co tam chodziło z tą liturgią. Mi się wydaje, że to jest jakaś taka skłonność trudna do wytłumaczenia Ratzingera, a ciekawsze o wiele to są właśnie te takie analizy współczesności, dyskusja z relatywizmem i tak dalej, czyli skądinąd cenne oczywiście rzeczy. Natomiast ja uważam, że z Ratzingera nic nie rozumiemy, jeśli nie rozumiemy tego momentu teologii liturgii. Oczywiście pamiętamy, że on nie był z wykształcenia liturgistą, nigdy nie podjął kroku w tym kierunku i wyraźnie nam wytłumaczył, zwłaszcza w tomie, we wstępie do tomu jego pism liturgicznych, jeszcze tam sam ten tom poprzedził przedmową, tam wyjaśniał, że nigdy go nie interesowały studia dotyczące, jakby to powiedzieć, rubryk, tak, i prawa liturgicznego. Natomiast go szalenie interesowała teologia liturgii, dlatego, bo odkrył, że w tym punkcie mieści się taka teologiczna, tak wzniosła prawda o Bogu, o prymacie Boga, z pewnym sposobem życia, w którym ta prawda o Bogu jest realizowana. Tak? I to jest ten moment bardzo ważny, że Ratzinger czy Benedykt XVI przypomina, że słowo ortodoksja oznacza poprawny sposób chwalenia Boga. Nie, najpierw oznacza poprawny sposób chwalenia Boga, czyli de facto liturgię, pewną formę liturgiczną, a dopiero na drugim planie ortodoksją nazywamy jakby właściwe stanowisko, właściwe poglądy, właściwy sposób wierzenia, prawda? I teraz tak, jeśli tego się nie rozumie, tego właśnie pierwszeństwa ortodoksji, ale właśnie jako sposobu sprawowania kultu Bogu, to wtedy ratzingeryzm cały, taki, który w Kościele istnieje, on się ogranicza do takich seminaryjnych dyskusji odpowiednio wykształconych ludzi. Oni sobie podyskutują o wadze różnych ratzingerowskich diagnoz, prawda? Natomiast stają się bezsilne, tak, owe elity, tak trochę na zasadzie podyskutujmy, no ale Kościół i tak zostaje taki, jaki jest i nic tutaj niewiele nie ma do powiedzenia. Ratzinger właśnie potrafił zauważyć, jak promień ortodoksji przebiega zarówno przez seminaria teologów, tak dalej, jak i zgromadzenia, przede wszystkim zgromadzenia, na których lud Boży, społeczność Kościoła gromadzi się, żeby składać Bogu ofiarę, żeby składać Bogu, oddawać Bogu cześć. I w tym sensie to jest teologia praktykowana. Tak? Liturgia jest teologią praktykowaną, teologią nie w znaczeniu, że przychodzi teolog, pisze książkę i z tego powodu się zmienia liturgia, tylko w drugą stronę. Ta liturgia jest sposobem naświetlenia i przeniesienia w każde czasy objawienia Bożego. Teolog, który uczestniczy w liturgii razem z mnóstwem ludzi, którzy też są teologami w tym sensie, że się modlą i myślą o wierze, ale nie są teologami zawodowymi, tak? Ale teolog zawodowy, modląc się z tymi niezawodowymi teologami, czyli chrześcijanami,
jest wewnątrz tej samej wiary, tak? I jakby wychodząc ze świątyni, może w świetle liturgii opisać wiarę, w której uczestniczy, wiarę Kościoła. To jest myślenie Ratzingera, które, z którego dopiero wywodzi się całe jego staranie o to, żeby forma liturgiczna, którą ma Kościół, żeby ona była nie, żeby ona nie robiła wrażenia takiej zaprogramowanej przez jakąś grupę, komisję i tak dalej, tylko żeby była formą, która w jakimś sensie nawet w swoim takim, jakby to powiedzieć, porządku i nieporządku, żeby dawała świadectwo, że jest formą życia, że jest liturgia jako dziedziczona forma życia, której oczywiście co jakiś czas przychodzi ogrodnik i przytnie parę gałązek, odłoży na bok, coś tam może w środku jeszcze wsadzi jako nową sadzonkę i tak dalej, ale jest to jeden wspólny świat, w którym Kościół modli się od wieków. Natomiast no, my żyjemy w zupełnie innym doświadczeniu. Poczuciu, że mnóstwo ludzi zostało w jakimś sensie zdemoralizowanych, nawet z tego nie zdając sprawy, zdemoralizowanych nie w znaczeniu, że się stali gorszymi chrześcijanami, nie, ale że w ich umyśle powstał fałszywy obraz, że jak papież sobie coś wymyśli albo jakaś grupa teologów, to zaraz zmienia liturgię, żebyśmy zaraz w tej liturgii o czymś opowiadali. Jak na przykład bardziej zwracamy uwagę na miłosierdzie Boże, to zaraz liturgia powinna też zmienić się tak, żebyśmy więcej mówili o miłosierdziu Bożym. Tak nigdy nie było. To jest tak, że gdzieś wewnątrz liturgii pojawia się święto miłosierdzia Bożego, jako święto wśród innych, prawda? I to jest jedyna rzecz, a nie na przykład przemodelowanie całej liturgii według jakiejś nowej idei. To niestety w naszych umysłach barier dzisiaj wobec tej dziwacznej koncepcji jest mało. Wyobrażamy sobie, że jak papież coś postanowi, a jeszcze jak bardziej na przykład jakaś wspólnota na przykład gdzieś sobie coś wymyśli, to właściwie najlepiej, bo to chrześcijanie z całą wolnością, prawda, sobie tworzą swoje liturgie. Nie jest to takie proste. A liturgia nie jest własnością pokolenia, nie jest własnością jakiejś grupy, nie jest własnością papieża, jest własnością Kościoła, który trwa w diachronii, synchronii, w czasie i w przestrzeni, jest wspólnotą o wiele szerszą. I teraz ja rzeczywiście myślę, że Benedykta powinno się zapamiętać, przede wszystkim napisałem kiedyś taki również tekst, jako liturga, tak? Benedykt Liturg, właśnie jeśli kiedyś przejdzie do historii i tak jak święci miewają te swoje przydomki, tak? Roman Hymnograf na przykład, prawda? Albo Jan Złotousty, to w przypadku Benedykta niewątpliwie doskonale pasowałoby do niego określenie liturg, to znaczy ten, który sprawował liturgię, ale także jakby odnoszę to do jego zdania sobie sprawy, jak ważne dla aktu wiary każdego z nas jest przebywanie w modlitwie Kościoła, która do tego aktu wiary skłania, która wyprowadza na spotkanie z Bogiem, który jest uczczony przez nas i do którego my się zwracamy i do którego podążamy jak do życia wiecznego. No, pytanie nieco polemiczne. Czy nie jest tak troszeczkę, że środowiska związane z mszą przedsoborową nieco absolutyzują decyzję Benedykta XVI i Summorum Pontificum? Bo można byłoby jednak powiedzieć, że gdyby naprawdę miał być Benedyktem liturgiem, to więcej by zrobił dla starej liturgii. To znaczy nie wydałby tylko krótkiego w sumie motu proprio, do którego dołączył krótki w sumie list, tylko napisałby obszerną encyklikę, postarał się bardzo szeroko wyjaśnić motywy swoich decyzji tak, żeby papież Franciszek czy jakikolwiek jego następca nie mógł po prostu tego wszystkiego odrzucić i przekreślić, bo nie byłaby to tylko decyzja administracyjna, tylko pewna refleksja, pewne wyłożenie nauki Kościoła na ten temat, czy nie jest trochę tak, że jednak on to trochę zbyt administracyjnie, może niezbyt, ale potraktował to jednak administracyjnie i w tym sensie sam nieco pokazał, że w jego dziedzictwie inne akcenty są istotniejsze, choćby to wchodzenie w dialog krytyczny ze współczesnością. No cóż, pierwszą adhortacją Benedykta XVI, tak się złożyło, ale to nie było zupełnym przypadkiem, była adhortacja eucharystyczna, de facto adhortacja o liturgii w znacznym stopniu, Sacramentum Caritatis, która co prawda nie zawierała, mimo tego, że trochę tego się spodziewano,
jakiejś już wtedy wyjścia w stronę liturgii tradycyjnej. Niemniej no jest to w dalszym ciągu niedościgły program pewnego, jak się to wtedy chyba mówiło, ukorzenienia, tak, liturgii tej powszechniej w kościele sprawowanej. Właściwie tam mnóstwo rzeczy istotnych nigdy nie podjęto. A w przeświadczeniu Benedykta XVI taką latarnią morską dla całych tych procesów miał być stary ryt obecny w parafiach, nie jako jedyna liturgia według jego wyobrażenia, ale jako liturgia, na którą się zwyczajnie trafia do kościoła, a nie na którą trzeba się specjalnie umawiać jak jakimiś sekciarskimi kodami, tak, żeby wejść do jakiejś ukrytej kaplicy gdzieś, tak jak teraz to zresztą papież Franciszek chyba sobie wyobraża. Więc można pytać oczywiście, czy mógł zrobić w tej materii więcej. Jeśli chodzi o myśl teologiczną, to pewnie niespecjalnie więcej, bo z jednej strony on rzeczywiście starał się nie przerzucać od razu tego, co napisze jako teolog, od razu do dokumentów. Miał taką powściągliwość, ja ją doceniam, że to nie było tak, że na przykład wszystko, co powiedział, zaraz z tego się lepiły kolejne dokumenty. Ja swoją drogą, jak widzę, jak można szybko tworzyć dokumenty z różnych krótkich wypowiedzi, to doceniam redakcyjne zdolności kolegium wokół papieża Franciszka, bo to jest, niektóre dokumenty są potężne dlatego, bo są po prostu polepione z mnóstwa różnych wypowiedzi. W przypadku Benedykta XVI trochę było, on był trochę ostrożniejszy w tym. Książki pisał na boku, tak? A do dokumentów starał się powoli przenosić różne rzeczy, które bardziej wydawały mu się już dojrzałe. W tym sensie myślę, że jeśli chodzi o jego teologię, to ona mimo wszystko jest dość dobrze naświetlona dla każdego, kto chce. Czyli duch liturgii o za wiele? Tak, duch liturgii to jest niewątpliwie rzecz, która to pokazuje. Oczywiście w ogóle ten tom, który jeszcze pod kuratelą Benedykta XVI się ukazał, tom jego pism liturgicznych, jest tutaj dopracowaną taką formułą, która powinna normalnie służyć jako ważna lektura przy kursie liturgicznym na różnych poziomach. Natomiast dyskusyjną kwestią pozostanie zawsze to, na ile użycie władzy, tak, papieskiej, czyli już materia dyscyplinarna, na ile tutaj papież mógł mocniej interweniować. Jeśli chodzi o stary ryt, to wydaje mi się, że niekoniecznie, bo tutaj pewnie zrobił bardzo, bardzo dużo. Natomiast jeśli chodzi o ten moment przejścia do rytu nowego, to co się nazywało w skrócie reformą reformy, no tutaj jest duży niedosyt, tak można powiedzieć delikatnie, bo wiadomo, że zbierały się rozmaite komisje, wiadomo, że były rozmaite projekty i wiadomo, że dużo rzeczy można było zrobić, czy przynajmniej uruchomić, prawda? Tutaj się nic nie wydarzyło, a właściwie nic się nie wydarzyło. Nie zostały wydane żadne wyraźne zalecenia, dokumenty. Jest oczywiście inną kwestią, zawsze możemy powiedzieć, jest mnóstwo dokumentów dyscyplinarnych Kościoła od lat 60., które po prostu nigdy nie przeszły do użycia. I to aż kompromitujące, prawda, dla kościelnej władzy, całe mnóstwo rzeczy dotyczących chorału gregoriańskiego, łaciny, nie wiem, użycia kanonu rzymskiego. To są rzeczy, które figurują, można sobie przerzucić parę stron w szale rzymskim nawet, tak, obowiązującym i zobaczyć różne zapisy, które nigdy nie weszły realnie do życia. No i pytanie, czy coś by tutaj się wiele zmieniło. Ale to jest uspokajające, natomiast prawdą jest, że na przykład stawiane przez wiele lat postulaty, no w ogóle nie przesunęliśmy się tutaj ani o centymetr. Na przykład to, że żeby
uczynić bogate rzymskie ofertorium, obrzędy ofiarowania, przynajmniej fakultatywnymi w mszale nowym, prawda? Czyli żeby księża odprawiający mszę według mszału Pawła VI mogli fakultatywnie używać zamiast tego trochę wymyślonego, tak, ofertorium aktualnego, ofertorium tradycyjnego. Taki postulat był, nie został zrealizowany. I ja pamiętam, że gdy dyskutowano za czasów Benedykta XVI, jeszcze nawet za czasów dzisiaj już mało pamiętanego wtedy arcybiskupa, też kardynała Ranjita, był sekretarzem Kongregacji Kultu Bożego, najbardziej dynamicznym jakby w całej tej sprawie, to, no to wtedy ta lista mogła być bardzo długa, ale ona tak naprawdę na początek wydawało się, że będzie listą czterech prostych zmian, korekt, między innymi właśnie z tym ofertorium, ale parę innych jeszcze tam punktów wchodziło w grę i to prawdopodobnie otworzyłoby drogi. No, nic się nie wydarzyło. To ciekawe, że Benedykt XVI właściwie zostawił tę sprawę w jakimś sensie na placu budowy. To znaczy cały czas Kongregacja Kultu Bożego pracowała nad tym, dyskutowała. Niestety odbywało się to też w trybie dość częstej w końcówce zmiany władz kongregacji, co zawsze spowalnia. No i sam mam takie wspomnienia, że gdy tam rozmawiałem z osobami z Kongregacji Kultu Bożego w tamtym etapie, to oni się bardzo martwili, że właściwie w Benedykcie XVI jest taka wielka troska o sprawy liturgii, a równocześnie ta troska się nie przekłada na akty kongregacji. No i sekretarzem ostatecznie został biskup Roche, który przetrwał tam swoje lata. W czasach Benedykta uzasadniał pięknie potrzebę istnienia starego rytu, a potem jak sam został po latach prefektem Kongregacji Kultu Bożego, to pod Franciszkiem po prostu też pięknie uzasadnia nam dzisiaj eliminację starego rytu. To sami ludzie okazują się ważniejsi od instytucji, albo po prostu je tak konstytuują. No cóż, moglibyśmy dużo jeszcze o Benedykcie mówić, ale żeby jakiś temat chociaż trochę pogłębić, no to musimy dokonać pewnego wyboru i takiego wyboru tutaj dokonaliśmy. Także niech nasi widzowie nie mają za zło, że o wielu bardzo ważnych rzeczach nie powiedzieliśmy, ale cóż, to musiałaby być wielogodzinna rozmowa, a nie 50-minutowe nagranie. Także bardzo dziękuję panie doktorze za to, co się udało tutaj dzisiaj powiedzieć. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i będziemy jeszcze do tego przecież wracać, bo także przy rozmowach na inne tematy, wiele różnych koncepcji teologicznych, które pewnie będziemy tu jeszcze omawiać, też można się właśnie opierać na refleksji Benedykta XVI Józefa Ratzingera, bo jeżeli będzie tak, że doktorem Kościoła zostanie, no to cóż, całe wieki będą z jego myśli korzystać, a jeżeli nie, to chociaż nasze pokolenie na pewno będzie z tego korzystać. Także raz jeszcze dziękuję za uwagę i zachęcam do tego, żeby wspierać kanał PCH24. Przygotowujemy film Umrzesz i co dalej z udziałem księdza profesora Edwarda Stańka. Wszystkie informacje na banerze na Państwa ekranach i pod tym nagraniem. Kłaniam się i z Panem Bogiem.